Wyjście robotników z fabryki Lumière. Widownia mogła zobaczyć ten film 125 lat temu. Wydaje się, że to bardzo mało jak na sztukę. W literaturze to raczej dwie epoki literackie, w życiu mniej więcej cztery pokolenia. Tamtejsza widownia nie miała żadnych oczekiwań. Być może czuła tylko zaciekawienie nowym wynalazkiem. Dzisiaj pójście do kina bez znajomości filmu, który zamierzamy zobaczyć, wydaje się być zarezerwowane dla nielicznych. W filmie scena zbrodni, ludzie, którzy dokonali masowego morderstwa, ponownie wcielają się w rolę zabójców, opowiadają dumnie o popełnionych czynach, a jedynym ich zmartwieniem jest to, w co się ubrać. Ważne jest pytanie, czy tworzenie tego filmu miało w jakiś sposób zmienić rzeczywistość? Wpłynąć na bohaterów? Czy wpłynąć na widzów? Nie uważam, żeby kino dokumentalne mogło zmieniać rzeczywistość. Myślę o dokumencie jako o gatunku, który czerpie, który wybiera pewną część życia czy historii, oddziela ją od świata wokół, który zamiast wpływać na rzeczywistość, wynika z niej. Nie lubię myśleć o filmach dokumentalnych jako o filmach różnej wartości. Historia Kenzo Okuzaki z filmu Naga Armia Cesarza Maszeruje Dalej, próbującego na własną rękę wyjaśnić tajemnice zbrodni wojennych, jest tak samo ciekawa jak bohaterowie 20 Cigarettes Jamesa Benninga, którzy po prostu palą papierosy. I tak samo w filmie Minding the Gap. Osobiste historie bohaterów zdają się oddziaływać na mnie w równej mierze, jak momenty, w których piją piwo czy jeżdżą na desce. I nie wiem, być może zostało coś we mnie z tej widowni sprzed 125 lat i ciekawią mnie jedynie wycinki rzeczywistości.